Z racji tego, że było porówno głosów na Instagramie, także filmik wlatuje tutaj na... Cześć, siemaneczko, z tej strony Wiki i zapraszam Was na tego vloga. Jak już zdążyliście zauważyć, pod tytułem filmu zostałam zamknięta na dwutygodniową kwarantannę i chcę się z Wami podzielić, jak to wygląda, co możemy, czego nie możemy. Także zapraszam do oglądania. Podczas tej kwarantanny staram się wstawać koło 9:00-9:30. Zaraz po przebudzeniu odpalam sobie Instagrama, patrzę, co tam ciekawego u Was, jak Wam dzień mija, co ciekawego wrzuciliście na Instagrama. No i oczywiście od razu leci serduszko. Jak już zostanie Instagram cały przejrzany wzdłuż i wszerz, to zabieram się za rozciąganie. Ostatnio to moja nowa forma ćwiczeń. No i czas na kawę. Tak, najlepszy moment w ciągu całego dnia, kiedy mogę sobie usiąść i napić się tej dobrej kawy. Powiem Wam, że nawet na tej kwarantannie zaczęłam obserwować częściej, co się gdzie dookoła dzieje. Niedziela to standardowy dzień odpoczynku, dlatego zaścieliłam sobie łóżko, przejrzałam sobie Netflix, a zobaczyłam sobie kilka ciekawych seriali i w sumie reszta dnia przebiegła dosyć nudnie, na łóżku, przed komputerem, także w sumie nic ciekawego się nie działo. Tak, jedyna produktywna rzecz dzisiejszego dnia to zrobienie sobie make-upu. Na szczęście u mnie poniedziałek zaczął się dosyć pracowicie, bo po przebudzeniu od razu siadłam sobie przed laptopa, otworzyłam sobie swój zeszyt i zaczęłam uczyć się do szkoły z racji tego, że robię szkołę górniczą, także tego materiału jest dosyć dużo. Później moja siostra wpadła na genialny pomysł, żeby pofarbować jej płukanką włosy. Poniedziałek, szósty dzień kwarantanny. Jedynie czego się dowiedzieliśmy, to fakt, że nie możemy wychodzić na dwór, czyli przez jeszcze dobre 8 dni jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i tak faktycznie nawet nie możemy wyjść na dwór, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. Przywitajcie się, wejdziecie na vlogu. A więc po 7 dniach kwarantanny doczekaliśmy się w końcu na wymazobus. Zostały pobrane wymazy i teraz 3 dni czekamy tak naprawdę na wynik. Ogólnie najśmieszniejszą sytuacją jest to, że wymaz został pobrany tylko jednej osobie z rodziny, która mogła mieć faktyczny kontakt z osobą zarażoną, a nie całej rodzinie. I've been working like I never had a job.
Właśnie doszedł mi dron, dlatego ja teraz zabiorę się za testowanie i odpalanie tego drona. Powiem wam, że to co się dzieje u nas w Polsce jest po prostu jakąś totalną kpiną. Ale na szczęście po prawie 2 tygodniach dowiedzieliśmy się, że wynik jest negatywny, także wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i żeby czerwony guzik był szary. Cześć!